Witam wszystkich widzów. W tym odcinku również odwiedzimy naszych wschodnich sąsiadów, ale tym razem udamy się do stolicy Ukrainy, Kijowa. Odwiedzimy giełdę zoologiczną, która mieści się na terenie Kurierskiego Rynku. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tak samo jak w poprzednich odcinkach nie będę komentował filmik, ale ponownie chcę podkreślić jedną bardzo ważną informację. W związku z tym, że w Ukrainie, tak samo jak i w Rosji, i w państwach południowej i południowo-wschodniej Azji, nie ma zakazu na hodowlę, sprzedaż i trzymanie zwierząt, w tym i ryb akwariowych GMO. Właśnie dlatego w sprzedaży są rybki glofisz. Proszę jeszcze wziąć pod uwagę to, że ślimaki ampularia zostały zaliczone do gatunków inwazyjnych. W filmiku wszystkie te rybki i ślimaki zostały przekreślone. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej jest zakaz na sprzedawanie, rozmnażanie i posiadanie takich rybek. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara od 500 do 5000 zł. Na tym wszystko, wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo, do widzenia.